Siemana, witajcie. Dzisiaj wapnowanie. Mimo to, że mamy 4 września dzisiaj, to nadal wapnujemy. Dzisiaj na usłudze u Wojtka. Jakieś, ja wiem, 30 km teraz jestem od domu. Bo tak jechaliśmy jego działki po kolei i mamy ostatnią działkę 9-hektarową. Sieję 2-letnią posadówę. Dlaczego? Ponieważ miałem ją rozsiać w ubiegłym roku, niestety właśnie tutaj u Wojtka awarii uległ rozsiewacz i nie szukał nikogo innego, po prostu stwierdził, że za rok rozsiejemy, a mamy jeszcze wannę kujewitu do rozwalenia. Także mówię, dzisiaj taki vlog z wyjazdu. No, tak postanowiłem, że coś więcej będę pokazywał. Nie wiem, jak to widać. Zobaczcie, piękne góry przed nami. Tak. Co to za góry, nie wiem. Ale to jest w dolinie tej góry, czyli przed tymi górami, tam na dole. Za tymi drzewami płynie rzeka Noteć. Jestem gdzieś jakieś, nie wiem, może z 2 km, może 3 w prostej linii od rzeki. A chciałem tu właśnie nagrać, właśnie dlatego, że tu jest fajny teren. Zobaczcie, nie wiem, widzicie tam ten skłon. My jesteśmy teraz na takim płaskowyżu, jak to mówi Paweł, płaskowyżu, a zaraz będziemy zjeżdżać w dół, naprawdę jak w górach. Ciągnik sobie jakoś tam radzi, zobaczymy. Na razie mam posadówę, ona jest dosyć lekka. Zobaczymy, co będzie z kujawitem. Podejrzewam, że w niektórych miejscach się nie podrapię. Szczególnie, że na samej tej górce jest klinka, a tutaj jest na tym skłonie piasek. Myślę, że w tym piasku po prostu traktor polegnie, ale zobaczymy, jak 6-5 się sprawdzi. Małe święto, ponieważ 6-5 przekroczył 10 tysięcy godzin. Oczywiście na liczniku. No bo każdy bystry, co umie liczyć, to wie, że ciągnik wyprodukowany w 98 roku, który pracował we Francji, o Boże, przy ładowaczu, na pewno miał 10 tysięcy godzin bardzo dawno temu, ale że to jest taki świat, w jakim żyjemy, taki jest, także w ogóle się nie rozkminiał na ten temat. Na pewno ma więcej i wszystko w temacie. A posadowa jest trochę przerośnięta już kostami, czymś, także trochę słabo to idzie, a też jest słabo, no nie ma co narzekać, ale o, zobaczcie, już jesteśmy na tym skłonie, nie wiem, jak to będzie widać. No zobaczcie, gdzie koparka stoi. Jestem jakieś 2 metry nad dachem koparki. Tu widzicie dom. I teraz zjeżdżamy. Kwestia będzie, zobaczymy, co będzie, jak będziemy podjeżdżać. Rozsiewacz kulam na wałku Eco 540E. 1870 obrotów, 60, 50, zależy jak to tam, teraz wiadomo, z górki to trochę się dodało. Tak to wygląda. No wolę go trzymać na e-wałku, ponieważ no co tu za opór, ten rozsiewacz daje praktycznie żaden. A po co mam piłować, że tak powiem, piłować silnik i jak to jest niepotrzebne, nie? Coś tam leci, ale jak mówię, ta posadówa się wiesza. To nie jest nie jest zbyt ciekawe wapno, ale no, trzeba rozsiąść i koniec. Ma
mały manewr hamulcem i już się będzie sypało. No i teraz zobaczymy, jak podejdziemy pod górę. Górkę, wzniesienie. Może to nie jest jakaś duża wysokość, ale jest stromo, naprawdę jest. Na mnie robi to wrażenie, ponieważ ja, wiecie, ci co obserwują kanał od dłuższego czasu, wiecie, na jakim ja równinie pracuję. W naszym gospodarstwie to naprawdę nie ma w ogóle górek. Jak my mówimy górka, to mamy nieraz na myśli jakieś tam malutkie wzniesienie, także to nie jest w ogóle adekwatne, a tu widzicie jednak sam ciamik praktycznie teraz idzie, no i co tam mamy, z 2 tony w rozsiewaczu, to już sam jest nic, a jestem ciekawy, jak pójdzie właśnie z pełen załadunek, gdzieś około 6 ton wapna będzie. No i wiadomo, masa rozsiewacza też jakaś tam jest, także zobaczymy, jak to pójdzie. Rozsialiśmy, żeby nie skłamać, tak na szybko licząc, jakieś 400, do tej pory 400 ton wapna. Czy to dużo? Myślę, że normalnie na taki rozsiewacz, myślę, że u mnie nie byłoby sensu utrzymać się w gospodarstwie tylko tego rozsiewacza. To same wyczyszczenie tego rozsiewacza, zakonserwowanie, jakieś naprawy, to są dosyć duże koszta. Jakbym ja sieję, powiedzmy, 2 łódki w roku, czyli 50 ton, to nie ma w ogóle ekonomicznego uzasadnienia. Dlatego jadę trochę po usługach delikatnych, oczywiście u normalnych ludzi. Także tak to wygląda, no. Około 400 ton, gdzieś około, jeszcze coś tam, ktoś mówił, że coś tam jeszcze będzie miało, to myślę, że do 500 dobijemy. Myślę, że wystarczy. Będzie można go swobodnie wyczyścić i odstawić, umyć. Wyczyścić, umyć, zakonserwować oczywiście całego i niech stoi do następnego sezonu. Ale jeszcze nie, bo jeszcze tam znajomy mówił coś o sianiu po kukurydzy, także jeszcze będziemy mieć coś tam. Kolejny podjazd, zobaczymy, co to pójdzie. Myślę, że coś powinienem nagrać z zewnątrz kabiny, nie wiem, ustawię może gdzieś kamerę albo, ale to trochę później. Naprawdę fascynuje mnie ta góreczka. Podjechał.
nie idzie. Widzimy blokadę? A. Dobra, przestawiamy się tu obok. Podjechał. Ale jaja. Dobra. Dziury wykopała. Wojtek, nie będziesz zachwycony? Dobra, to walimy w ten ślad poprzedni. To zobaczcie. Nie podszedł. Dobra, walimy w poprzedni ślad. I... to jednak ziemia ojechana, to musi podejść, no w końcu bez jaj. No i znaczy, że musi, to nie jest oczywiste. Kurde. Dobra, jeszcze raz, ostatnia próba. Pamiętam, w ubiegłym roku też miałem mniej więcej w tym miejscu problem z podjechaniem. Tu już jest glina, tu już wejdzie.
miał robotę. Znaczy, temat jeszcze jest złożony, nie mam żadnych obciążników na przodzie. Ach, jednak nie dało. Myślę, że to też robi dużo złego. No jednak powinno docisnąć trochę przód, nie? Dwa. Zobaczcie, jest tak nakładzone, że praktycznie nie naciska nic na oś tylną. Cały jakby ładunek rozsiewacza wisi sobie za ciągnikiem, także też to na pewno ma znaczenie. Także poległ, nie podjechał. Pełnym. Ale pamiętam, w ubiegłym roku właśnie też mniej więcej w tym samym miejscu miałem problem podjechać. A dalej jest klina i już szło, także zobaczymy, co będzie później. Także jeszcze jedno spojrzenie na z góry na dół. Ponieważ góra już jest cała wywapnowana, zostało tylko na dole kawałeczek, ale już teraz nie zjeżdżam na dół, bo nie ma sensu. Stwierdziliśmy, że po co to sobie robić dzikie podjazdy, jak to już pojeździłem parę razy w poprzek. Zawracam, wykańczam górę i kończymy za chwilę robotę, w końcu sobota, a już tak się 17 zrobiła prawie. No trochę zeszło, ale też było dosyć dużo i dużo wapna, dużo lokalizacji, praktycznie kilka pól, no nie wiem ile, nieważne. Także myślę, że pomału będziemy kończyć ten film z wapnowania. Dajcie znać, czy się podobało, czy nie. I trzymajcie się do następnego razu. Cześć, pozdrawiam.
Tam będzie zarobiste. Zarobiście będzie, no.